Dziś w programie. O historii zachowanej w dokumentach. O zniszczeniu Warszawy w 1939 roku. Powiemy także o konkursie literackim dla młodzieży. Pisząc historię państw, społeczności, nie da się tego zrobić bez archiwów, bez zbiorów przechowywanych w archiwach. Dlatego są one bezwzględnie nie tylko historykom, ale też społeczeństwom, ludziom potrzebne. To nie są tylko zbiory, które pokazują ważne polityczne decyzje, które pozwalają odtworzyć przebieg działań wojennych, czy ustalić, jakie były dokładnie zapisy umów międzynarodowych. Ale to są zbiory, które pokazują człowieka. To wiedza daje nam możliwość wyciągania wniosków, uczenia się na błędach, chociaż to jest trudne. I dzięki zbiorom archiwalnym możemy taką naukę z nich czerpać. Główny trzon naszego zasobu stanowią materiały archiwalne wytworzone przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, potocznie nazywane UB, SB, przez cały aparat represji w okresie 1944-1990 funkcjonujący w Polsce, a więc też przez sądy, prokuratury, więziennictwo. I to są materiały, które stanowią niezwykle ważne źródło informacji do opisania tamtego czasu. Ale to nie są tylko potocznie rozumiane teczki. Nasze zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej, to również przebogate zbiory dotyczące okresu II wojny światowej. Z tym jesteśmy mało kojarzeni, ale mamy bardzo bogaty zbiór i to nie są tylko i wyłącznie zbiory powielone, czyli to nie są zbiory zdigitalizowane, gdzieś pozyskane, to nie są tylko i wyłącznie kopie, to są też oryginały. W naszym zasobie archiwalnym znajduje się oryginał raportu Jurgena Stropa, oryginał. Mamy też inne materiały, listy pisane krwią, ponieważ ktoś znalazł kawałek papieru, nie miał innej możliwości napisania ostatniej wiadomości do swoich bliskich. Nie wiedział, czy ten list ktoś znajdzie, czy on do bliskich dotrze, ale chciał go napisać. W zbiorach mamy też na przykład kartki, listy, pamiątki po zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej. To są materiały, którymi dzielą się z nami rodziny, które od dziesięcioleci przechowują to w swoich archiwach domowych, ale dochodzą do wniosku, że w zbiorach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej te materiały będą lepiej wykorzystane, ponieważ będą mogli je badać historycy, ponieważ my będziemy dzięki tym archiwaliom mogli tę historię opowiadać. Każdy człowiek to oddzielna historia, ale każda z nich składa się na los narodu. Projekt Archiwum Pełne Pamięci jest jakby apelem do społeczeństwa z prośbą o przekazywanie do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji obrazującej losy narodu polskiego w XX wieku. Projekt został zainicjowany w maju 2017 roku i od tamtej pory przejęliśmy do naszego zasobu 1234 nowe kolekcje od osób prywatnych. Wraz z uruchomieniem projektu udostępniliśmy też specjalny portal dedykowany temu projektowi, Archiwum Pamięci, w którym to tłumaczyliśmy, w jaki sposób najłatwiej przekazać do nas materiały, podawaliśmy kontakt na odpowiednich pracowników, ale przede wszystkim pokazywaliśmy, co będzie się działo z materiałami, kiedy już trafią do naszego zasobu. Naszą ideą nie było to, żeby one trafiły do ciemnego magazynu i przechowywane były tu kolejne lata, ale chcieliśmy dać tym materiałom nowe życie. I tak rzeczywiście się dzieje. Na podstawie tych nowo pozyskanych historii powstają artykuły, powstają publikacje, wystawy. Dokumenty, które przeciętny, statystyczny Polak ma u siebie w domu, mogą stanowić wartość historyczną i mogą być w zainteresowaniu badaczy w przyszłości i należy o nie zadbać, w żadnym wypadku ich nie wyrzucać, a najlepiej podzielić się nimi z instytucją, która jest do tego celu powołana. Jedną z takich instytucji jest Instytut Pamięci Narodowej. Dokumenty pozyskujemy w różny sposób i z jednej strony czasami trafiają do nas osoby, które nie są związane z
tym papierem czy z tymi fotografiami, które mają. Wiedzą, że mają rzecz, której nie można wyrzucić, a nie są z nią osobiście związani. Z drugiej strony mamy do czynienia też z osobami, które są związane z danymi pamiątkami z uwagi na to, że to jest ich życie rodzinne, życie ich przodków, ich wspomnienia. I wówczas te rozmowy są dłuższe, nawiązujemy kontakt z potencjalnym darczyńcą i wówczas często zdarza się tak, że dokument, który pierwotnie miał być jedynie udostępniany w celu digitalizacji, trafia do nas w oryginale. W 2019 roku archiwum IPN wzbogaciło się o wyjątkową kolekcję. Została ona przekazana przez Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Składają się na nią m.in. fotografie, filmy i dokumenty związane z amerykańską Polonią. Przekazane dokumenty stanowią świadectwo ponad stuletniej działalności Sokolstwa Polskiego w Pittsburgu i jego wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Dosyć świeżym nabytkiem jest list, który Aleksander Rywka, będąc więzionym z Pawiaka do Oświęcimia, w wagonie na kiepskiej jakości papierze, mając do dyspozycji jakiś kawałek ołówka, skreślił dosłownie kilka słów do swojej rodziny. W jednym akapicie listu daje rady żonie, jak ma zabezpieczyć przyszłość swojej dzieci, co sprzedać, żeby się utrzymać, a w drugim z kolei pisze, że raczej nie wróci, że nie ma dobrych przeczuć i pisze, że tylko koniec wojny mógłby go uratować. Po czym ustalając już losy naszych bohaterów, bo tym też się zajmujemy, czyli chcemy wiedzieć, w jakich realiach osadzony jest dany dokument, dowiadujemy się, że tuż przed wyzwoleniem Oświęcimia Aleksander Rywka wespół ze swoim kolegą sąsiadem zdecydowali się i udało im się uciec. W trakcie tej ucieczki się rozdzielili, sąsiad wrócił do swoich rodzinnych stron, a o Aleksandrze Rywce słuch zaginął i nie ma grobu, nie są ustalone do tej pory jego losy. W zasobach IPN znajduje się ponad 40 milionów fotografii, nagrania dźwiękowe i filmy. Powstały one m.in. w powojennej specjalnej komórce filmowej Biura B Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zakładzie Kryminalistyki Milicji Obywatelskiej. Są to m.in. wizje lokalne i materiały procesowe. Tu znajduje się filmowy zapis aktu samospalenia Ryszarda Siwca w 1968 roku. W zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, oprócz dokumentacji operacyjnej wytworzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest również dosyć ciekawy zbiór filmów wytworzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, a później Główną Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Są to materiały głównie dotyczące II wojny światowej i tutaj mam w ręku taśmę 8 mm wykonaną przez żołnierza, który miał możliwość być w 1943 roku w Warszawie. I to jest taśma 8 mm, na której zarejestrowano obrazy getta warszawskiego. Materiały, które są przekazywane do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, trafiają do pracowni konserwacji. Konserwatorzy w archiwum oceniają ten stan zachowania, określają stopień zniszczeń i planują prace konserwatorskie. Ponieważ część z tych dokumentów ma ślady zniszczeń biologicznych, zlecane są badania mikrobiologiczne i podejmowana decyzja o dezynfekcji. Część z tych dokumentów z archiwów prywatnych zostaje już po konserwacji i po zeskanowaniu w naszym archiwum, a niektóre z nich po wykonaniu kopii cyfrowych trafiają z powrotem do darczyńcy. Oczywiście wolimy taką sytuację, jeżeli oryginały pozostają w archiwum i te nasze prace konserwatorskie rzeczywiście przyczyniają się do tego, że stan zachowania dokumentów jest zdecydowanie lepszy po zabiegach konserwatorskich. Jak wspomniałam, jest bardzo różny ten stan zachowania. Możemy zobaczyć, że są ślady zniszczeń biologicznych, ale również różnego rodzaju zniszczenia wynikające z niewłaściwego przechowywania dokumentów i użytkowania. Dobór metod konserwatorskich i podjętych czynności jest uzależniony od wrażliwości obiektów na środowisko wodne. Jeżeli dokument jest niewrażliwy i możemy wykonać kąpiele dokumentów, które spowalniają lub czasami wręcz hamują proces degradacji w papierze i wypłukują przy okazji te kąpiele substancje kwaśne z papieru, wówczas po oczyszczeniu dokumentu i przygotowaniu go poszczególne karty są kąpane w wodzie.
Jeżeli dokumenty były wrażliwe na środowisko wodne i nie mogliśmy przeprowadzić procesu odkwaszania w środowisku wodnym, wówczas stosujemy metodę bezwodną, BUKIPER, i wówczas jest natryskiwany tlenek magnezu, który neutralizuje środowisko kwaśne dokumentów. Tu możemy zobaczyć, że są dokumenty już, część jest po konserwacji, ale część w trakcie konserwacji, ponieważ nasze zabiegi po tym właśnie oczyszczaniu, po kąpielach, po usunięciu elementów metalowych, po wzmocnieniu struktury, przystępujemy do różnych prac związanych z reperacją, z uzupełnianiem ubytków. Po tych procesach dokumenty są prasowane w prasach między tekturami i włókninami, a na koniec opakowywane w specjalne opakowania bezkwasowe, obwoluty, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie. Trzeba bronić prawdy, po prostu do końca. Walka aż do zwycięstwa. Stan wojenny na obszarze całego kraju. Wiele historii, jedno miejsce. Nie pozwól zapomnieć. Przekaż dokumenty z domowej szuflady do archiwum IPN. Archiwum pełne pamięci. W Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zgromadziliśmy ponad 94 km dokumentów dokumentujących historię Polski w XX wieku. Dziś trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek badania naukowe czy popularyzację historii bez sięgnięcia po akta zgromadzone w IPN. W portalu historycznym przystanekhistoria.pl publikujemy tematykę zatytułowaną Archiwum IPN. W tej tematyce znajdziecie Państwo szereg interesujących artykułów dotyczących dokumentów archiwalnych przechowywanych w naszym archiwum, a także materiałów, które bezpośrednio zostały wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa w okresie komunistycznym. Wśród licznych artykułów znajdziecie Państwo także materiały, które źródłowo opisują znajdujące się w naszych zasobach dokumenty. W Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się kilkadziesiąt milionów fotografii i kilka tysięcy nagrań dźwiękowych oraz filmowych. Część spośród tych nagrań publikujemy w portalu przystanekhistoria.pl. Towarzyszą one bardzo często publikowanym przez nas artykułom, ale często stanowią także źródło samo w sobie, które Państwu prezentujemy. Zapraszam Państwa do odwiedzenia tematyki historycznej zatytułowanej Archiwum IPN w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej opublikował album Okaleczone miasto, Warszawa 39, wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawackiego w opracowaniu Marcina Majewskiego. To drugie wydanie tej książki. Ponad 130 zdjęć zostało wykonanych w okresie między sierpniem a grudniem 1939 roku. Przedstawiają one zniszczone lub uszkodzone szpitale, kościoły, szkoły, dworce kolejowe, obiekty administracyjne, ale także hotele i budynki mieszkalne. Zdjęcia pochodzą z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. W publikacji zamieszczono także fotografie z archiwum rodziny Antoniego Snawackiego oraz zdjęcia współczesne. Album został wzbogacony o plany wybranych części Warszawy. Autor zdjęć, były legionista, żołnierz Polskiej Organizacji Bojowej, podkomendny generała Stanisława Bułaka-Bałachowicza, podjął się niebezpiecznego zadania udokumentowania zniszczeń stolicy. W styczniu 1940 roku został aresztowany przez niemiecką Policję Bezpieczeństwa. Jego dalszy los jest nieznany. W tym roku obchodzić będziemy 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia oraz 75. rocznicę święceń kapłańskich i 10-lecie beatyfikacji papieża Polaka. Z okazji tych rocznic Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia. Organizatorzy czekają na eseje i opowiadania inspirowane nauką i tekstami Stefana Wyszyńskiego oraz Karola Wojtyły. Prace konkursowe należy przesłać do 30 kwietnia 2021 roku na adres Instytut Pamięci Narodowej, ulica Postępu 18, 02 676 Warszawa z dopiskiem BEN, konkurs Wyszyńskiego i Wojtyły, Gramatyka Życia. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl.
Wystawa elementarna Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945 prezentuje najważniejsze informacje na temat zbrodni dokonanych przez obu okupantów. Obywatele polscy ginęli w tajnych i publicznych egzekucjach, byli mordowani w obozach zagłady, obozach koncentracyjnych, łagrach i więzieniach, zmuszani do niewolniczej pracy. Niemcy i Sowieci doprowadzili do śmierci około 6 milionów polskich obywateli. Do dziś odczuwamy następstwa strat ludzkich i materialnych poniesionych w czasie II wojny światowej. Wystawa została przygotowana przez oddział IPN w Lublinie. Można ją pobrać ze strony www.ipn.gov.pl.